Stadnina koni arabskich w Michałowie. W województwie świętokrzyskim znajduje się Państwowa Stadnina Koni Michałów, która została założona w 1953 roku i od tego czasu wytrwale realizuje program hodowli koni czystej krwi arabskiej. Stadnina jest liderem w dziedzinie hodowli na całym kontynencie. Stado liczy ponad 400 sztuk zwierząt, w tym 120 czystorasowych klaczy matek. Stadnina ma jedno z najwyżej cenionych stad koni czystej krwi arabskiej na świecie. W Michałowie hoduje się również konie rasy małopolskiej, krowy rasy Jersey oraz krowy rasy holsztyno-fryzyjskiej, które zostały wielokrotnie nagrodzone za wyniki. Wyhodowane tutaj konie zdobywają czempionaty na całym świecie. Unikatowe położenie stadniny sprawia, że jest to idealne miejsce do hodowli koni czystej krwi arabskiej. Region zwany Ponidziem od południa ograniczony garbem włodzisławskim, a od północy garbem pończowskim. Lokalizacja ta determinuje specyficzny mikroklimat na tym obszarze, który charakteryzuje się małą ilością opadów atmosferycznych oraz płytką warstwą orną, pod którą znajduje się skała wapienna. Konie czystej krwi arabskiej są jedną z podstawowych ras koni gorącokrwistych, uważanych często za najpiękniejsze konie świata. Konie arabskie pojawiły się na Półwyspie Arabskim co najmniej 2,5 tysiąca lat temu. Ta rasa jest bardzo wytrzymała, nie jest wymagająca w hodowli i szybka w galopie. Na długich dystansach nie ma sobie równych. Konie arabskie są życzliwe, wrażliwe, inteligentne i przywiązane do opiekuna. Konie arabskie używano w hodowli wielu innych ras,